Wiktoria Laskowska-Szczur, doktorant Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz stypendystka Fundacji Jana Pawła II. Mieszkam w Żytomierzu, mieście, które bardzo jest ważne dla wszystkich Polaków. Tu mieszka 1/3 wszystkich Polaków na Ukrainie. Żytomierzem związane wielkie dzieje z historii Polski. W naszej katedrze Świętej Zofii i placu przed katedrą odbywały się najważniejsze dzieje historii. Wybory posłów na Sejm, którzy uchwalili Konstytucję 3 maja w Warszawie. Powstanie styczniowe 1863 roku zaczęło się w Żytomierzu. I w 1920 roku na placu przed katedrą i w katedrze odbywała się msza święta, w której uczestniczył Józef Piłsudski oraz wojska ukraińskie i polskie, które poszły potem na Kijów po zwycięstwo. W czasach radzieckich Żytomierz zaznał bardzo dużo represji. Tu w 1933-36 rok, kiedy byli zesłani Polacy do Kazachstanu i Syberii. 1937-38 antypolska operacja NKWD zniszczyła na Żytomierzczyźnie około 30 tysięcy Polaków. Również wielu represji zaznali duchowieństwo. Wszystkie kościoły były zamknięte, zlikwidowane polskie szkoły. Ale władza nie złamała duchu polskości, wiary ojców. Papież Jan Paweł II w 1991 roku odnowił struktury kościelne na Ukrainie. A w 2001 roku uczestniczyliśmy w wizycie papieża na Ukrainę. Pomnik świętego Jana Pawła II przed katedrą świętej Zofii w Żytomierzu został wzniesiony w 2011 roku. 10. rocznicę podróży apostolskiej Ojca Świętego na Ukrainę. Nazwana jedna z ulic imieniem Jana Pawła II. Organizujemy dni papieskie, akademie, wystawy, dni kultury polskiej, koncerty poświęcone naszemu wielkiemu rodakowi. To wielkie szczęście i zaszczyt być stypendystką Fundacji Jana Pawła II. Pragnę złożyć serdeczne podziękowania dla wszystkim osobom i fundacjom, instytucjom, którzy wspierają Fundację Jana Pawła II za Waszą serdeczność, dobroć i pomoc. Dzięki Wam młodzież może zacząć studia w Polsce i powrócić tu, żeby dalej promować dzieło Jana Pawła II. Program stypendialny zakończy się, ale więź młodzieży z Fundacji pozostanie na zawsze. Za Waszą ofiarność, za Waszą miłość, nasze staropolskie, Bóg zapłaci.